Dzień dobry, witam Państwa. Reprezentuję przede wszystkim Fundację imienia Stanisława Pomian-Strzednickiego, która jest współorganizatorem dzisiejszego święta. Bardzo się cieszę, że mogliśmy zaprosić wszystkich Łodzian na tak piękne święto, jakim jest Święto Flagi, Dzień Polonii i Polaków za granicą. Zapraszaliśmy wszystkich Łodzian, także naszych włodarzy miasta. Mam nadzieję, że wszyscy byli obecni. Witamy wszystkich serdecznie. Jest dniem, w którym celebrujemy naszą narodową tożsamość. Od wielu wieków tak jest w naszej historii, że gdziekolwiek Polacy dają dowody swojej odwagi. Szanowni Państwo, kiedy patrzę na tych najmłodszych uczestników naszej uroczystości, tych młodych ludzi, którzy w czwartek wrócą nie tylko do szkół podstawowych, ale bez wątpienia także do przedszkoli, ale dzisiaj z dumą przynieśli tutaj polskie flagi, to nie mam najmniejszych wątpliwości, że niezależnie od tego, do jakiego pokolenia należymy, jak długo będziemy Polakami, tak długo będziemy spotykać się pod biało-czerwonym sztandarem. Oddziały Wojskowego Centrum Kształcenia Medycznego na czele kompania honorowa pod dowództwem kapitana Bartosza Jarugi. Kompanię wystawiła druga kompania szkolna szkolenia podchorążych. Dowódca kolumny podporucznik Maurycy Rodak wraz z drugą kompanią szkolną szkolenia podchorążych. Trzecią kolumnę prowadzi podporucznik Jacek Grębowski. Pochód zamyka starszy chorąży Krzysztof Wejman. Przed Państwem maszerują podchorążowie 4, 5 i 6 roku studiów. Trybuny zbliża się wóz ewakuacji medycznej, kołowy transporter opancerzony Rosomak, wykorzystywany z powodzeniem w strefie działań wojennych zarówno w Iraku, jak i w Afganistanie, przeznaczony do transportu rannych z pola walki w bezpośredniej styczności z przeciwnikiem. Przed Państwem pojazd z 15 Brygady Wsparcia Dowodzenia, zintegrowany węzeł teleinformatyczny Jaśmin na podwoziu marki Jelcz, przeznaczony do budowy technologii IP sieci teleinformatycznych rozwijanych w warunkach mobilnych na wszystkich szczeblach dowodzenia. Następnie ambulans marki Mercedes-Benz. Jest to ambulans medyczny typu S. Posiada na wyposażeniu defibrylator, respirator, pompę infuzyjną oraz całkowitą instalację tlenową. Przed Państwem samochód sanitarny czteronoszowy na podwoziu Iveco. Pojazd przeznaczony do transportu chorych i rannych może być wykorzystywany przy ewakuacji 4 rannych. Następnie RWEU-C, czyli ruchomy węzeł łączności cyfrowej teletransmisyjny. Zapewnia łączność cyfrową na węzłach łączności stanowiska dowodzenia. Kolumnę pojazdów zamyka kołowy transporter opancerzony Ryś w wersji WEM. Pojazd wykonano na podwoziu bazowym KTO Ryś z przeznaczeniem m.in. do udzielania pierwszej pomocy lekarskiej obejmującej resuscytację i stabilizację czynności życiowych w rejonie zagrożenia.
przed Państwem bohaterka dzisiejszej uroczystości, czyli nasza biało-czerwona, niesiona przez delegację podchorążych oraz uczestników dzisiejszego pikniku. Jak widzimy, flaga łączy nas wszystkich. Biało-czerwony sztandar towarzyszy dziejom naszej ojczyzny od wielu wieków. Flaga ta łączyła naród w najróżniejszych momentach. Wspierała nas w czasie trwogi i dzieliła z nami radość odnoszonej wiktorii. I właśnie tak zaciekle zwalczali ją nasi wrogowie. Biel i czerwień to kolory, które utożsamiają się z polskością. Pamiętajmy więc o tym, aby wierzyć ją publicznie w dni takie jak ten, traktować je z należną czcią i szacunkiem, aby być dumnym z tych barw, pod którymi tak wielu bohaterów oddało ofiarę swego życia. Jednocześnie również dzisiaj obchodzimy Dzień Polonii i Polaków za granicą, a więc łączymy się z tymi, którzy współtworzą naszą wspólnotę narodową, przebywając na emigracji. Warto przy tej okazji przypomnieć, jakże piękne porównanie narodu polskiego do serca, składającego się z dwóch komór, Polaków w kraju i Polonii mieszkającej za granicą. Dzieje Polski, szczególnie tragiczne w XX wieku, spowodowały, że lwia część naszych rodaków musiała pozostać poza ojczyzną. Brak możliwości powrotu nie sprawił zaniku polskości pośród nich. W trudnych warunkach zaczęli się organizować. Powstawały stowarzyszenia, przedsiębiorstwa, unie kredytowe. Wyzwoliła się po raz kolejny wielka siła Polaków i wielkie zdolności organizacyjne. Ponad podziałami, ręka w rękę, szli ze sobą przedstawiciele różnych nurtów myślenia politycznego. Była świadomość tego, że aby coś zbudować, trzeba działać razem, wspólnie. Warto o tym pamiętać. Dlatego też cieszy mnie ogromnie fakt, że dzisiejsze święta są celebrowane przez narodową wspólnotę poprzez uroczystości takie jak ta. Wszystkich organizatorów i uczestników gorąco pozdrawiam i przesyłam najserdeczniejsze życzenia pomyślnego przebiegu obchodów. Z wyrazami szacunku, Piotr Wiński. Proszę Państwa, w imieniu grupy rekonstrukcyjnej Łucznicy Świętego Jerzego. Tak, żeby nie zasłaniać tutaj panów. O, dziękuję ślicznie. To jest witryna, to jest taka witryna dla jazdy. Malutkie lekcje, żeby rycerz mógł sobie zamontować. No przede wszystkim flaga. Boże pomoc, by nasz naród się nie wykorzenił. W naszym własnym domu, na naszym skarbu ziemi. Z wschodu do zachodu, od góry aż po morze. Na wieki wieków godłem musi być orzeł w koronie. O to Cię prosimy, pomóż nam tym panie. I każdy wróg ojczyzny dostanie tęgielanie. Dostanie uwrót Polski, podniesie na nas rękę. Przy Twojej łasce nie weźmy oddechu nigdy więcej. Jedni bohaterów mamy, skoro czerpać wzorce. Mamy powstańców z Warszawy i 63 dni mały. Mamy wielu, którzy za Polskę swoje życie oddali. Panie, daj rozum tym, którzy nie są za to wieczni, co nie rozumieją, jaka siła jest w pamięci. Panie Boże Wszechmogący, daj nam siłę i moc wytrwania w walce o wielką Polskę, której poświęcamy całe nasze życie. Panie Boże Wszechmogący, daj nam siłę i moc. Dzień flagi się zakończył. Jakie podsumowanie? Zadowoleni? No tak.
Ja chciałem podziękować wszystkim młodzianom, którzy z możliwości wyjazdu za miasto nie skorzystali. Sami z nieprzymuszonej woli przyszli tutaj do nas i nas tłumnie odwiedzili. Z naszych wyliczeń wynika, że odwiedziło nas ponad 3000 młodzian. I tu chciałbym podziękować osobom prowadzącym, czyli był tutaj panu Tomaszowi Czaszkę, ekipie technicznej, która właśnie się zwija, i przede wszystkim organizatorom, czyli Narodowemu Centrum Kultury, za to, że mogliśmy odbyć ten dzisiaj piękny dzień. Wyliczeniami, ale myślę, że warto powiedzieć, że najważniejsze jest to, że byliśmy tutaj razem, że razem jako Polacy świętowaliśmy święto naszej flagi, flagi Rzeczypospolitej Polskiej, razem świętowaliśmy Dzień Polonii i Dzień Polaków za granicą. Bo pamiętajcie, czy jesteśmy w Polsce, czy za jej granicami, cały czas jesteśmy Polakami. To jest najważniejsze, że zgromadziło nas się tyle i razem świętowaliśmy ten dzień. Wojsko było zawsze w życiu patriotycznym ojczyzny, szczególnie wojsko po okresu międzywojennego, i staramy się tutaj dorównać do tej ludnej tradycji. Stąd dzisiejsza wieś, pierwsza brygada Legionów miała inne, na pewno wybrzmiała inaczej. Dokładnie tak. Jesteśmy Polakami, kochamy Polskę. I nie powinniśmy się wstydzić naszych symboli narodowych, to przede wszystkim. Powinniśmy być z nich dumni. Dokładnie. Tak? Kto ty jesteś? Polak mały. Jaki twój znak? Orzeł biały.